Na Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Uwaga czytelnicy, wypożyczalnia Biblioteki Miejskiej 15 marca rozpocznie inwentaryzację. Oznacza to, że przez dwa tygodnie do 26 marca nie będzie można wypożyczać książek. Książnica zaprasza jednak do swojej chwili. No, będziemy sprawdzać, czy wszystkie książki są na miejscu, ale też i u czytelników, tak? Czy nie mamy braków. Takie działania podejmujemy raz na 5 lat, one są zaplanowane i konieczne z uwagi na przepisy. Słyszałem, że przed Wami sporo pracy, bo tych książek jest mnóstwo i tutaj, i w magazynie. Tak, no jest każdą książkę, czy jak tu się rozejrzymy, i czytelnicy wypożyczalni, no w magazynie się nie rozejrzą, ale tam jest część też, duża część zbiorów również. No tak jak powiedziałam, no każdą trzeba dotknąć, każdą pod książkę odwrócić, pod czytnik. No to teraz te czynności są już bardziej zautomatyzowane. No i tak ta inwentaryzacja przebiega krócej niż kiedyś to było. Dla przypomnienia, ważne terminy, kiedy ruszacie i jak długo potrwa ta inwentaryzacja? Ruszamy 15 marca, czyli 15 marca już biblioteka będzie dla czytelników zamknięta i przez dwa tygodnie będzie zamknięta, do 26 marca. No jeżeli coś tam by wyszło nie tak, no to powiadomimy, czy to się przedłuży, ale mam nadzieję, że jednak w tych dwóch tygodniach się zmieścimy i 29 marca już będzie dla czytelników biblioteka otwarta. To najbliższe dni warto się zastanowić i przyjść i wypożyczyć jakąś konkretną książkę. Zrobić zapasy, to warto zrobić zapasy na te dwa tygodnie. Kto szybko czyta, to jak najbardziej powinien przed tym 15 marca przyjść, ale też chcę uspokoić czytelników, którzy nie pojawią się przez te dwa tygodnie, że nie będą naliczane kary, jeżeli przyjdzie ktoś nie wiedząc, bo nie przeczytał informacji, to tutaj uspokajam, kary nie będą naliczane za przetrzymanie książek. Ale też, gdyby ktoś był głodny nadal książek, no to może odwiedzić nasze filie i tam też można zaopatrzyć się w książki, bo karta biblioteczna jest ważna we wszystkich naszych placówkach. A proszę powiedzieć, skoro mówimy już o wypożyczaniu, jak epidemia wpłynęła na wypożyczanie? Czy są jakieś różnice od tamtego czasu? Tak, są różnice. Też my sami pracownicy takie inaczej pracujemy, bo wypożyczalnia udostępniała swoje zbiory. Czytelnik mógł podejść do regałów i wypożyczać sobie. My oczywiście też pomagaliśmy, jak ktoś potrzebował takiej pomocy, ale teraz czytelnicy mają zamknięty dostęp do książek w tym względzie, że nie mogą podchodzić do regałów i sami sobie wyszukiwać książek. My pomagamy. Ale też jest dużo takich udogodnień dla czytelnika, jak możliwość zamawiania książek online, przesyłania do nas maili z jakimś tam spisem książek. Można samemu taki spis przynieść odręczny, więc my pomagamy wybierać. No to jedna rzecz. To z naszego punktu i czytelnika widzenia, no to trochę tutaj się zmieniło. A co do pandemii, panującej sytuacji, no to wiadomo, że czytelnicy różnie na to reagują. Jedni, bo mają jakieś powody, oczywiście choroby, i tutaj jest ta obawa przed zarażeniem się, no to jest jakaś grupa, która nie przychodzi do biblioteki w ogóle. Co cieszy się największą popularnością wśród czytelników? Myślę tu o książkach. No to jak zwykle nowości, te najnowsze książki. No to na te zawsze jest największe zapotrzebowanie i to na różne gatunki literackie, tak? Bo jedni lubią historię, inni lubią romanse, inni kryminały, ale zawsze na pierwszym miejscu nowości. Oczywiście te, które książki są również nagradzane, no to te też się cieszą popularnością. Po 17 latach Goplania i Notodzino Wrocław znów zagrały na piłkarskim boisku. Wprawdzie to tylko sparing przed rundą wiosenną rozgrywek piłkarskich, ale warto to wydarzenie odnotować. Mecz odbył się na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Krzemińskiego. Ten obiekt inowrocławskiego SIR-u tętni życiem od rana do wieczora. Grają na nim drużyny z całego regionu, a nawet innych województw. O tej porze roku trawiaste boiska nie nadają się bowiem do grania. Goplania wygrała ostatecznie to derbowe starcie 4-2. Bramki dla biało-niebieskich strzelili Tomasz Sobolewski w 18 minucie, Arkadiusz Makowiecki w 63 i 80 minucie, Mikołaj Goczkowski w 69 minucie, dla Noteci Krystian Piechocki 20 i 80 minuta.
Trenerze, kolejny sparring za nami. Ten był o tyle ciekawy, że derbowy i to po wielu latach te dwa kluby się spotkały. No i chyba to powinno cieszyć, bo mamy rywala tutaj bardzo, bardzo dobrego za miedzą i możemy się mierzyć. Nie trzeba szukać daleko. Myślę, że bardzo pozytywny sparring, pożyteczny dla obu stron. To był sparring numer 4. Tak. Jak poprzednie? Trzy porażki. No do tego za bardzo uwagi nie zgłaszamy, bo wiadomo, naszym celem jest liga, to jest jakby taka droga do tej ligi. Nie jest celem samym sobie sparring, aczkolwiek no zawsze zwycięstwo sparingu cieszy, bo to buduje morale. No ta sytuacja pandemiczna nas troszeczkę tutaj pomęczyła, bo no nie mieliśmy gdzie trenować. Zresztą nie tylko my, bo to był większość klubów i trochę to było średnie, ale myślę, że tak spokojnie, jeżeli to się utrzyma, będziemy szli do przodu. Jeżeli się chłopacy też fajnie zagrali i myślę, że też morale pójdzie do góry, uwierzą jeszcze bardziej, że mogą. No do tej pory ciężko trenowanie motoryką i w tych pierwszych sparingach to było widać. Nogi nie nosiły, że tak powiem. Najważniejsze, żeby nosił od marca. Proszę powiedzieć, jak z szansami, bo jeden rywal chyba odpadł już. Tak, no odpadł rywal, który... Powiedzmy sobie tak, gdyby odpadł rywal, który był przed nami, to sytuacja troszkę inna. Odpadł rywal, który jest za nami, no cóż, to nam praktycznie no, nie zmienia sytuacji praktycznie. Trzeba patrzeć przed siebie i mamy ciężki terminarz. No ale trzeba podnieść głowę, trzeba grać, po to trenujemy, po to popracowaliśmy tak mocno nad motoryką, żeby mieć tą podstawę do tego. Mam nadzieję tylko, że nas ominą kontuzje, choroby, bo w tej chwili też jesteśmy zdziesiątkowani. Dzisiaj też nie mogli wszyscy zagrać. No jeżeli to będzie, trochę szczęścia, to myślę, że nie oddamy tutaj pola nikomu i będziemy walczyć do samego końca. Dobrze, dzisiaj chyba wypadł Makowiecki w drugiej połowie szczególnie. Tak. A myślę, że tutaj bez wsparcia też by nie zrobił, także dlatego ja tutaj dzisiaj chyba do wszystkich chłopaków bardzo, bardzo pozytywnie odebrałem podczas tego meczu i ci, którzy grali od początku, ci, którzy weszli na zmiany i też młodzieżowcy. No każdy dołożył cegiełkę do tego zwycięstwa. Myślę, że tak powiedziałem wcześniej, no takiego motywującego bardzo i podnoszącego morale drużyny. Łatwiej na pewno się przepracowało kolejny tydzień i z przyjemnością się przyjdzie następny mecz, bo zawsze wiadomo, sparingiem, ale jak się nie wygrywa, to zawsze gdzieś tam w tylu głowy, jak to u sportowców jest, taki żal. A po zwycięskim meczu zawsze przyjemniej się idzie na kolejne spotkanie. Zespół Goplani rozegrał swój czwarty, a Noteci piąty sparing. Trenerze, fajny chyba sparing i biorąc pod uwagę rywala, chyba odpowiedniego dla Was, bo jesteście czołowym zespołem niższej ligi, Goplania zespołem raczej z dołu wyższej ligi, a więc chyba taki sparing partner akurat. Dokładnie, zgadza się. Planowaliśmy sparingi przed sezonem, padło na Goplanie, dawno nie graliśmy ze sobą, zespół z piątej ligi. My celujemy jakby powiedzmy w tą okręgówkę, plan jest taki, żeby walczyć o nią, my mamy szanse realne, więc fajny sparing, pożyteczny. W tym tygodniu jest nasza, można powiedzieć, trzecia jednostka, bo to trzeci sparing, także chłopacy mają w nogach. I bardzo pozytywnie to oceniam dzisiaj. No dziś akurat nie udało się wygrać, ale w tych sparingach już wygrywaliście. Tak, wygrywaliśmy wcześniej, już jesteśmy, można powiedzieć, po piątym sparingu. Dwa zwycięstwa, trzy porażki w ostatnim czasie. Także chłopacy mają dużo w nogach, trenujemy dwa razy w tygodniu. Można powiedzieć, że nadrabiamy zaległości covidowe, bo od 15 dopiero lutego wystartowaliśmy, także dużo interwałów. Zmęczenie jest dosyć duże, także na pewno sparing na plus. Arkadiusz Fajok z tytułem Zasłużony dla sportu w Inowrocławiu. Arkadiusz Fajok odebrał z rąk prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy list gratulacyjny potwierdzający nadanie tytułu. Tym samym władze miasta doceniły oddanie i zaangażowanie Arkadiusza Fajoka na rzecz upowszechniania i rozwoju sportu w naszym mieście, a tytuł Zasłużony dla sportu w Inowrocławiu jest uhonorowaniem jego zasług. Arkadiusz Fajok jest nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół imienia Marka Kotańskiego w Inowrocławiu. Założył Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej Damy Radę. Organizuje wiele imprez sportowych, w tym turnieje plażowej piłki ręcznej, które na stałe zapisały się w kalendarz imprez sportowych Inowrocławia. Wraz z zespołem BHT Damy Radę wielokrotnie zdobył tytuł mistrza i wicemistrza Polski.
Był trenerem reprezentacji Polski mężczyzn w piłce ręcznej plażowej. Pełniąc tę funkcję, wielokrotnie uczestniczył w Mistrzostwach Europy w Norwegii, Chorwacji, Danii i Hiszpanii. Arek, jesteś ostatnim, najnowszym laureatem tego tytułu, zasłużony dla sportu w Inowrocławiu. Co to dla Ciebie znaczy, jak odebrałeś to wyróżnienie? No jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, no, miłe zaskoczenie ze stron tutaj władz Inowrocławia. To nie jest tak naprawdę tylko moje wyróżnienie i mój tytuł, bo na ten tytuł pracowało wiele osób. Ja już w mediach społecznościowych też starałem się chociaż po części wymienić, kto jest zasłużony tak naprawdę, kto zasłużył na to wyróżnienie. To faktycznie efekt no, wieloletniej pracy, wieloletnich wyrzeczeń. Począwszy od szkoły mojej podstawowej, gdzie zacząłem przygodę z piłką ręczną, potem przez szkołę średnią i oczywiście też studia. Potem no, przeszedłem na tą drugą stronę, czyli bardziej zająłem się wychowywaniem i trenowaniem dzieci i młodzieży. No i te wszystkie sukcesy, które tutaj w tej chwili dzierżymy w Inowrocławiu przy okazji właśnie mojego stowarzyszenia, które miałem okazję założyć, no to mówię, to jest zasługa wielu, wielu osób. Tytuł zobowiązuje, tym bardziej, że ty jesteś młodym człowiekiem, młodym sportowcem i trenerem, więc jeszcze sporo możesz osiągnąć. Jakie masz plany, co chciałbyś jeszcze zrobić? To znaczy tak, na pewno chciałbym tak z prawdziwego zdarzenia wychować jakiegoś olimpijczyka. To jest chyba marzenie każdego trenera i wydaje mi się, że mamy do tego duże możliwości i wielkie szanse. Ze względu na to, że piłka ręczna plażowa, którą no, zajmujemy się od lat, ona ma w końcu jakby tutaj zaistnieć na Igrzyskach Olimpijskich. Zeszłoroczny tytuł Mistrza Polski pokazał, że no, pracujemy bardzo dobrze i w dobrym kierunku to wszystko idzie. Wiele instytucji wspierających, które, no, bez których tak naprawdę też no, ani tego tytułu bym pewnie nie zdobył, ani nie zdobylibyśmy też Mistrzostwa Polski. Ta współpraca pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy się cieszyć właśnie gdzieś tam z występów naszych wychowanków na olimpiadzie. Sportem zajmujesz się, tak jak już wspomniałeś, na wielu płaszczyznach. Tą sztandarową jest jednak zespół Damy Radę Seniorski i on mimo epidemii teraz będzie chyba znowu mógł zagrać. Tak, no ruszyliśmy z przygotowaniami do sezonu. Dla nas bardzo istotny sezon, ponieważ mam nadzieję, że w tym roku się w końcu odbędą klubowe Mistrzostwa Europy. W zeszłym roku nie udało nam się uczestniczyć w tej imprezie, gdzie też zakwalifikowaliśmy się jako jedyny zespół z Polski. W tym roku impreza została przeniesiona do Malagi, do Hiszpanii. Na początku czerwca mamy w niej uczestniczyć. Mam nadzieję, że w końcu to się uda. No, zaczęliśmy przygotowania. Brakuje nam troszeczkę grania, bo jednak w zeszłym roku graliśmy już zimą też w Warszawie. Byliśmy też w Pradze. No, w tym roku jest to wszystko jakoś tak bardziej ograniczone. Ale będziemy szukać jeszcze przed wyjazdem na pewno jakiegoś sparring partnera, ewentualnie jakiegoś turnieju, który może gdzieś w Polsce czy w Europie się odbędzie. No ale pandemia pod tym względem przynajmniej jest dość sprawiedliwa i taką możliwość chyba granie odbiera wszystkim porówno, bo w całej Europie jest podobnie. Tak, oczywiście. No, my czekamy też, żeby troszeczkę pogoda się zmieniła, bo jednak no, chcielibyśmy wyjść już na piasek. Natomiast no, tak jak powiedziałeś, no, tutaj jest duża równość, jakby tak można powiedzieć. No, wszyscy czekają gdzieś tam na otwarcie tych wszystkich obiektów sportowych i my też bardzo czekamy, żeby te obiekty sportowe wypełniali kibice, bo to jednak jest też bardzo fajna atmosfera. Przy takiej atmosferze zupełnie inaczej się gra. To pokazał też jeszcze w zeszłoroczny finał nasz w Darłowie, Mistrzostw Polski, gdzie wielu kibiców z Inowrocławia nas wspierało i to też gdzieś nas pociągnęło do zwycięstwa. Powodzenia zatem i w Hiszpanii, i na wszystkich frontach, na których będziecie rywalizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Tytuł zasłużony dla sportu w Inowrocławiu władze miasta nadały wcześniej, między innymi Zygmuntowi Lewandowskiemu, Stefanowi Lewandowskiemu, Dariuszowi Sikorze, Edmundowi Borowskiemu, Danielowi Gorczycy czy Wiesławie Pawłowskiej. Ponad 500 000 zł przekazało miasto stowarzyszeniom i klubom sportowym. O dofinansowanie starało się ponad 50 podmiotów. O dotacjach na sport rozmawialiśmy z Karolem Leguminą z Urzędu Miasta. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pan prezydent przyznał dotacje dla klubów sportowych. 53 oferentów otrzymało dotacje, natomiast dwie oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Tradycyjnie wnioski, które oceniała komisja,
polegały na organizacji imprez sportowych, czy też szkoleniu zawodników. Możemy tutaj wymienić kluby sportowe, te największe w Inowrocławiu, to jest klub sportowy Kujawia, Akademia Piłkarska Błękitnie Inowrocław, czy klub piłkarski Noteć. Możemy również wymienić kluby koszykarskie, kluby sportowe karate. I wśród tych wniosków były bardzo ciekawe propozycje, tożsame z tym, jak kształtowało się to w ubiegłym roku. Miejmy nadzieję, że panująca pandemia pozwoli na realizację tych wniosków w większości. Dotację otrzymała m.in. Akademia Piłkarska Błękitni Inowrocław, która szkolić będzie dzieci i młodzież. Łącznie na te zadania Błękitni Inowrocław otrzymają ponad 24 tysiące złotych. Jacek, otrzymaliście z budżetu miasta Inowrocławia również dotację. Powiedz, na co przeznaczycie te pieniążki? Tak jak co roku otrzymaliśmy pieniążki z Urzędu Miasta w kwocie 23 100 zł. Pieniążki przeznaczamy na dzieci i młodzież, czyli na szkolenie, typowo na rozgrywki KPZPN-u, na transport, na takie najpotrzebniejsze rzeczy. Organizujemy co roku, wiadomo, ta pandemia zatrzymała wiele rzeczy. Organizujemy dla dzieci wiele wyjazdów na mecze reprezentacji do Warszawy, byliśmy na Polska-Słowenia, byliśmy w Sejmie. Także oprócz typowo na szkolenie, również na takie wyjazdy, na imprezy, na mityngi piłkarskie. Akademia nasza również oprócz dzieci zdrowych, również w tej chwili trwa nabór, jesteśmy w trakcie tutaj rozmów ze szkołą integracyjną. Będą dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Także też te środki będą przeznaczone na dzieci, które będą u nas w Akademii. Także no mówię, jest bardzo duże wsparcie miasta. Ja jestem zadowolony z dotacji tej, którą otrzymaliśmy. I mam nadzieję, że ta Akademia będzie się rozwijała. Ja 2 lata jestem prezesem. Nasza Akademia pod takim hasłem działa. Zresztą programy wszelkiego rodzaju, które piszemy, to jest pod hasłem piłka nożna bez barier i ograniczeń, czyli dla każdego, kto się zgłosi. Kujawskie Centrum Kultury zaprasza na kolejne wydarzenia. Tym razem Kacek proponuje wydarzenie pod nazwą Poszukiwacze Fantazji. Impreza adresowana jest dla dzieci. Kujawskie Centrum Kultury nie zapomniało również o Dniu Kobiet. Na temat najbliższych imprez kulturalnych w mieście rozmawialiśmy z Marleną Jankowską z Kaceku. No właśnie, kolejne propozycje Kujawskiego Centrum Kultury. Na początek Poszukiwacze Fantazji. Co to za wydarzenie? Wiem, że już 7 marca, ale co to za wydarzenie? To jest wydarzenie absolutne, absolutnie z fantazją, organizowane przez Kujawskie Centrum Kultury Miasto Inowrocław. Ono było już zapoczątkowane w poprzednim roku. Wtedy to ogłosiliśmy taki projekt, w którym osoby z terenu Inowrocławia i z regionu mogły pisać wiersze przeznaczone dla dzieci, a te wiersze najlepsze zostały wydane w tomiku poezji, tomiku wierszy dla dzieci. Teraz ten projekt Poszukiwacze Fantazji jest jakby zwieńczeniem, zakończeniem całego projektu i osoby, które pisały takie wiersze, przychodzą, a ich wiersze czytają artyści. Katarzyna Pakosińska, Beata Kawka. Oprócz tego oczywiście to wszystko jest zaaranżowane absolutnie dla dzieci z fantazją, bajkowy świat. Będzie muzyka fajna, będzie taniec, wszystko w wykonaniu sekcji Kujawskiego Centrum Kultury. Czyli przy okazji zobaczymy talenty naszych młodych artystów z Kaceko. Oczywiście zobaczymy talenty, zobaczymy to, co przygotowywali przez długi, długi czas, żeby się pokazać tutaj na scenie Teatru Miejskiego w Inowrocławiu. Wracając do tego tomiku wierszy, Poszukiwacze Fantazji, właśnie jakie wiersze tam znajdziemy, o czym pisali mieszkańcy? Tak jak sama nazwa wskazuje, Poszukiwacze Fantazji to są wiersze po prostu z fantazją. Czyli tak jak kogoś poniosła kreatywność, fantazja, tak pisali. Wiersze od tematyki właśnie dotyczącej fantazji, aż po tematykę na przykład covidową. Mhm. Czyli szykuje się naprawdę ciekawe wydarzenie kulturalne. 7 dzień marca, Teatr Miejski, o której startujecie?
Startujemy o godzinie 17. Bardzo zachęcamy do przyjścia tutaj. Bilety są absolutnie darmowe. Zachęcamy do przyjścia rodziców z dziećmi. To jest typowy event, typowe wydarzenie przeznaczone dla dzieci. Osoby, które przyjdą, które otrzymają bilet w zabawach na Facebooku, dodatkowo otrzymają od nas za darmo tomik wierszy. Warto skorzystać z tej propozycji, tym bardziej, że no, ostatnio tych wydarzeń kulturalnych nie ma zbyt dużo. To 7 dzień marca i macie też specjalną niespodziankę z okazji Dnia Kobiet. 8 dzień marca, co tutaj szykujecie? Łapiemy chwilę. Kujawskie Centrum Kultury i Miasta Inne Wrocław łapie chwilę i po prostu organizuje różnego rodzaju rzeczy, żeby jak najwięcej ludzi pojawiło się u nas. 8 marzec, Dzień Kobiet. Wiadomo, event typowo dla kobiet. Kobiety mogą się zrelaksować, mogą zażyć fajnej energii, posłuchać fajnej muzyki i dobrego humoru. I tutaj będzie stand-up Katarzyny Pakosińskiej oraz koncert Kasjana Cieśli. To jest impreza biletowana, ale jeżeli ktoś chce zorientować się, jak nabyć bilety, odsyłamy na stronę Kujawskiego Centrum Kultury czy na fanpage. Tak, to jest impreza biletowana. Aczkolwiek myślę, że tutaj można ten bilet nabyć za niewielkie pieniądze. Bilet pojedynczy 30 zł, bilet podwójny, czyli dla przyjaciółek 50 zł. Warto przyjść z przyjaciółką, z koleżanką, z osobą jakąś tam znajomą, żeby skorzystać właśnie z tych dobroci, które tutaj przygotowaliśmy. Cały event nazywa się Super Babeczki, Niezłe Ciacho w przenośni. I naprawdę, ponieważ oprócz tego, że będzie Katarzyna Pakosińska jako super babeczka i niezłe ciacho, czyli Kasjan Cieśla, to również panie, które przyjdą, zostaną poczęstowane właśnie super babeczką i niezłym ciachem. Długo może potrwać ten event? Taki event, myślę, że około 1,5 godziny. Zapraszamy serdecznie, przede wszystkim panie. Będzie nam miło, jeżeli pojawicie się i odprężycie razem z Kujawskim Centrum Kultury i Miastem Inne Wrocław. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.